Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Tomek Narkun przed galą KSW75. Tomku, jesteś uśmiechnięty, ale wiem, że wolałbyś, żeby gala jednak była w Szczecinie, co? Nie musiałbyś taki kawał jechać. No tak, no, musieliśmy pokonać 800 kilometrów, dlatego też, no wiadomo, trasa zrobiła swoje. Najtrudniejsza końcówka tak naprawdę przed tobą, jeszcze tylko to cięcie wagi, byle do wagi, a potem ty pełen energii wchodzisz do klatki po swoje. Dokładnie. Że tak powiem, no trzeba wykonać tą najgorszą robotę, jutro robimy limit, no i lecimy z tematem. Rozmawialiśmy całkiem niedawno, wspomniałeś, że będzie taki Tomek 2.0, czekamy na tego Tomka 2.0, czego możemy się spodziewać w takim razie, jakiej zmiany? No tego wam nie powiem niestety, no musicie oglądać galę w piątek i wtedy dowiecie się wszystkiego. W ostatnim tygodniu padła informacja, że nie dojdzie do walki mistrzowskiej Czudzi Gajewa z Iwanem Erslanem. Iwan Erslan na swoich social mediach poskarżył się, że organizacja zaproponowała walkę z nim wszystkim rankingowym zawodnikom i oni wszyscy ją odrzucili. Jak to było z tobą? Czy dostałeś taką propozycję? I jeżeli tak, to czemu zdecydowałeś, że jednak Iwan Erslan nie robi swoją robotę? No powiem krótko. No generalnie dostaliśmy taką propozycję, ale nie dogadaliśmy się. Z federacją. Okej, to bardzo krótko. To a powiedz, przepraszam, czy była w ogóle taka opcja, żeby na przykład twoją walkę z Brazylijczykiem przesunąć do main eventu? No bo przyznam szczerze, że dużo osób o to pyta tak naprawdę, no bo jednak mamy ciebie w osobie byłego mistrza, który bardzo długo dominował w swojej wadze. Tak naprawdę zamiana byłaby walki 9-3 na 9-3. No to już pytanie do KSW. Już trzeba się ich pytać po prostu, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Widać zmęczenie oczywiście po tobie, więc nie chcemy tu za długo się przetrzymywać, ale też tak się zastanawiam, bo też podkreślałeś to. Ty tak naprawdę ciągle czujesz się mistrzem, więc jak rozumiem, jest to jakiś taki element, ta walka, żeby szybciutko gdzieś po ten mistrzowski pas znowu spróbować sięgnąć. Słuchaj, ja teraz się skupiam tylko i wyłącznie na piątkowym wydarzeniu, a co będzie, no to przyszłość pokaże. Ale rozumiem, że to jest cały czas jakieś tam twoje wyzwanie, o którym myślisz. Nie mówię nie. Ale chcę się skupić tylko i wyłącznie na piątkowym wydarzeniu. Masz świadomość tego, że wiele osób czeka po prostu na twój powrót i tak naprawdę zastanawia się, co tutaj będzie mogło się wydarzyć i co zaprezentuje Tomasz Narkun po tym okresie, no kiedy po takim długim czasie dominacji powraca. No to zajebiście, czekajcie wszyscy, widzimy się w piątek. To się widzimy w piątek. Dziękuję. Dziękujemy. Pozdro, trzymajcie się. Yo.